Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Wydobyć Piękno. Dzisiaj do Was przychodzę z recenzją podkładu marki Evaline Satin Matte i ja ten podkład już używam przez 3 tygodnie i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, bo naprawdę się świetnie u mnie sprawdza. Ja na promocji kupiłam go za 9,99 zł. On dokładnie ma 30 ml i jest ważny przez 6 miesięcy od momentu otwarcia. Ja mam go w odcieniu 102 Vanilla i ten kolor wpada takie przepiękne żółte tony, które mi po prostu odpowiadają i ten podkład naprawdę przepięknie wygląda na skórze, daje taki efekt satynowo-matowy. Skóra wygląda bardzo naturalnie z tym podkładem i ten podkład naprawdę się trzyma przez cały dzień na mojej twarzy. Ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, muszę to powiedzieć jeszcze raz, bo naprawdę mogę tylko i wyłącznie pogratulować marce Evaline tak świetnego, taniego produktu. Ten podkład ma naprawdę mnóstwo zalet i bardzo go Wam polecam. Ja już mam ten podkład prawie na wykończeniu i może Wam pokażę teraz, jak ten kolor wygląda. Zobaczcie. I to nie jest też konsystencja lejąca, ani też gęsta, taka pół na pół bym powiedziała. Śliczny jest ten kolor moim zdaniem. Idealnie pasuje do odcienia mojej skóry. I przejdę teraz do aplikacji tego podkładu. Nałożę sobie go i będę aplikować ten podkład gąbeczką z Ibra, tą czarną, którą bardzo lubię. Bardzo łatwo się go rozprowadza i ten podkład naprawdę nie pozostawia żadnych też smug. Bardzo łatwo się wtapia w skórę. Oczywiście ja potrzebuję nałożyć dwie warstwy. No ja zawsze nakładam tak podkłady właśnie. Jedna warstwa nigdy nie wystarcza na moją cerę. Ja po prostu wolę budować właśnie tak krycie. Krycie ma średnie, ale naprawdę pięknie wygląda. Tak wygląda pierwsza warstwa tego podkładu. Od razu nakładam drugą warstwę. Ja zawsze tak robię. Muszę zakryć moje przebarwienia. Zawsze więcej dokładam na policzkach. To, co zostaje, po prostu dokładam na czoło. Moim zdaniem moja skóra wygląda przepięknie z tym podkładem. Naprawdę wszystko jest pięknie też wygładzone i ten podkład daje takie wykończenie satynowo-matowe, czyli taki daje efekt zdrowej, naturalnej skóry, co mi się również bardzo podoba. Mogę też powiedzieć, że moje pory zostały zminimalizowane i to nam właśnie też obiecuje producent i ja się z tym zgadzam. No i też naprawdę wszystko pięknie wygląda, łatwo się rozprowadza ten podkład, bardzo mi się podoba efekt, jaki daje, również jest bardzo przyjemny właśnie w dotyku, skóra naprawdę jest taka bardzo też delikatna, pięknie wygładzona. Czuć również, że ten podkład ma właściwości nawilżające, czyli ten podkład będzie również idealny dla cery suchej oraz dla cery dojrzałej. Bardzo go Wam polecam. Skończę teraz makijaż i później jeszcze bardziej Wam podsumuję ten podkład z tego względu, że również ma ten podkład takie małe minusy, o których po prostu chciałabym Wam później powiedzieć, więc niedługo się znowu widzimy.
Wracam teraz do Was z podsumowaniem tego podkładu i sami możecie zauważyć, jak ten podkład przepięknie wygląda na mojej skórze. Jest to podkład również bardzo lekki, bardzo przyjemny, ponieważ nie czuję go w ogóle na swojej twarzy. Również ten podkład idealnie utrzymuje mat na mojej skórze praktycznie przez cały dzień. Moim zdaniem jest to idealny podkład do codziennego makijażu. I również podoba mi się to, że ten podkład daje takiego delikatnego blasku. Bardzo mi się to podoba. Zrobię Wam teraz zbliżenie, żebyście mogły dokładnie zobaczyć, jak ten podkład wygląda na mojej skórze. Jak sami możecie zauważyć, naprawdę przepiękny daje efekt takiej pięknej, gładkiej skóry. Bardzo mi się ten efekt podoba. Naprawdę całość idealnie się prezentuje. Ja do tego podkładu dzisiaj użyłam mojego ulubionego pudru marki Dior. Your Skin Nude Air. Ja mam go w odcieniu 0,20 i zobaczcie, jak mi go mało zostało. Naprawdę oszczędzam ten puder, tylko na jakieś lepsze wyjście go używam, bo bardzo go lubię i wiem, że na pewno kupię go ponownie, bo to jest mój ulubiony puder, który również przepięknie wszystko ładnie wygładza. Podsumowując również, chciałabym Wam wspomnieć również o minusach tego podkładu, więc pierwszym minusem to jest to, że ten podkład nie ma żadnego SPF. I troszeczkę mi to przeszkadza, ponieważ ja tylko wtedy i wyłącznie takie podkłady używam jesienią oraz zimą. A drugim minusem tego podkładu jest to, że niestety on nie lubi poprawek. Czyli jeżeli pod koniec dnia chciałabym bardziej zniwelować efekt siedzenia na moim nosie, ja przy tym podkładzie nie mogłam niczym tego naprawić, ponieważ jak przykładałam właśnie bibułkę do nosa, to wszystko z tego nosa schodziło, cały podkład, więc mówię Wam po prostu o tych dwóch małych minusach. Oczywiście jestem w stanie to wybaczyć z tego względu, że jest to tani produkt, też bardzo dostępny produkt i jak najbardziej idealnie się spisuje do takiego codziennego makijażu, więc ja go Wam polecam, mimo tego, że ten podkład ma takie dwa małe minusy. To wszystko, kochani, co chciałam Wam powiedzieć na temat tego podkładu. Trzymajcie się cieplutko i już widzimy się za tydzień. Pa, pa!